Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem? Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Moi drodzy, przepiękny jest ten fragment. Które usłyszeliśmy przed chwilą. Słowa wypowiedziane na ostatniej wieczerzy. Można powiedzieć, to, co ktoś wypowiada przed śmiercią, jest to bardzo ważne, bardzo istotne. Bo następnego dnia wie Pan Jezus, że odda życie. Więc to trochę tak jak w testamencie przekazuje to, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest ustanowienie mszy świętej. Najważniejsze jest też skierowanie z roku apostołów na Chrystusa, żeby mogli przejść do życia wiecznego. Pan Jezus mówi, żeby się nie lękali. Choć sam następnego dnia umrze w strasznych mękach na krzyżu, to mówi, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Tak, ja jestem Bogiem. Ja was uratuję, ja was zbawię. Ja najpierw odkupię, zapłacę za wasze grzechy, a potem przyjdziecie do mojego Ojca, przeze mnie. Jeżeli będziecie ze mną, to ja was doprowadzę do Ojca. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Święty Piotr potem powie, że nie dano pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Wszyscy ludzie na świecie od początku stworzenia. Od Adama, i Ewy, aż pod, do końca świata, aż do ostatniego człowieka na tej ziemi, jest objęty pragnieniem Boga, aby wszyscy byli zbawieni. Święty Paweł napisał w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, czwartym, yy, trzecim i czwartym wersecie, czytamy, że Bóg pragnie. Doprowadzi wszystkich do poznania prawdy i do zbawienia, żeby wszyscy byli zbawieni. I dzisiaj, kiedy Pan Jezus mówi do apostołów, to chce im dać ten pokój serca, tę pewność: nie bójcie się, ja jestem. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że nie trzeba wierzyć w Chrystusa, nie trzeba mu zaufać, żeby pójść do nieba. Wystarczy być dobrym człowiekiem. W 2000 roku, roku jubileuszowym, ponad 220 rabinów podpisało z różnych krajów świata ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, ale też z Europy Zachodniej podpisało taki dokument skierowany do Kościoła Katolickiego. Po hebrajsku nazywa się Dabru Emet, czyli Mówcie prawdę. I w tym dokumencie rabini wyrażają wdzięczność, że Poganie mogli poznać Boga Izraela, Jahwe, Boga, który, do którego się zwracamy też po hebrajsku. Mówimy Amen hebrajskie, Alleluja, Hosanna i tak dalej. Ale zwracają uwagę, że do Ojca idą ci, którzy jeszcze u niego nie byli. Więc stwierdzają, że oni nigdy od Ojca nie odeszli, w związku z tym. Ich nie dotyczą te słowa pana Jezusa, który powiedział, że nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Już wcześniej Franz Rosenzweig powiedział, że właśnie tylko ci, którzy jeszcze nie są u ojca, muszą przyjść przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście my mówimy prawdę na podstawie tego, co powiedział Chrystus. I nie jest prawdą. To, co mówią rabini, bo Pan Jezus najpierw przyszedł do rabinów, przyszedł do Izraelitów i im głosił prawdę. Im mówił: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Na ostatniej wieczerzy to byli Żydzi. Żydzi, którzy siedzieli i słuchali tych słów. Do nich były skierowane te słowa. Więc mówienie, że my nie mówimy prawdy, jest nieprawdą. I trzeba też sobie uświadomić, że każdy człowiek potrzebuje głoszenia, mówienia mu o Jezusie Chrystusie. W pierwszym czytaniu dzieł Apostolski widzimy, że święty Paweł jest w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej i tam mówi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, że jest Mesjaszem. I to właśnie szczególnie narodowi wybranemu potrzeba głosić, bo czekają na Mesjasza. Dlaczego mamy nie głosić? Mam wrażenie, że teraz jakoś dziwnie się zrobiło, że zamiast głosić właśnie narodowi wybranemu, że jest Jezus Chrystus Mesjaszem, to nagle okazuje się, że w naszych Kościołach głosi się, żeby nie głosić im Ewangelii. Dobrej Nowiny. Dlaczego ich pozbawiać? Papież Benedykt XVI, kiedy jeszcze nie był papieżem, napisał dokument Dominus Jezus. Że Panem Jezus. Tak, naszym Panem jest Jezus Chrystus. On jest naszym Panem i Zbawicielem, i wyznawanie wiary ustami prowadzi do zbawienia. I teraz mamy głosić całemu światu. Kiedy był w Polsce i był też zaatakowany za to, że tak bardzo wyraźnie wypowiedział wiarę w Jezusa Chrystusa i też wiarę w Kościół Katolicki, że jest. Właśnie potrzebne do zbawienia, konieczne do zbawienia, wtedy odpowiedział między innymi w ten sposób, że Kościół nie jest jakoś szczególnie, my chrześcijanie, Kościół katolicki, zasłużony, że otrzymaliśmy ten wspaniały dar od Boga Ojca, którym jest Jezus Chrystus. To jest niezasłużony dar dla nas, ale nie tylko dla nas, dla wszystkich ludzi na całym świecie. Jest to dla, dla nas dar i zadanie, abyśmy Go przekazywali. Nieprzekazywanie dalej, wiadomości o Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata, jest, można by powiedzieć, no, grzechem. Ja na swoim obrazku prymicyjnym napisałem słowa świętego Pawła, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, a wcześniej miłość Chrystusa przynagla nas i biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Więc głoszę. W związku z tym warto sobie jeszcze raz uświadomić y, tę nadzieję, która w nas jest. Ta nadzieja na życie wieczne. My, należący do Chrystusa, patrzymy na śmierć jak na siostrę. Święty Franciszek z Asyżu mówił, to jest siostra, która pozwala nam wejść do domu ojca. Święty Paweł pisał, że dla mnie śmierć to zysk. Tak, bo umrzeć to o wiele lepsze dla nas. I potrzebujemy tej mocy Ducha Świętego, żeby w to uwierzyć. I w związku z tym, dzisiaj jeszcze chciałbym powiedzieć o, o czymś takim, jak właśnie tej drodze do zbawienia. Widzimy dzisiaj taką tendencję, że wielu katolików odchodzi od Kościoła katolickiego. I na samym początku chrześcijaństwa też tak było, że pod wpływem różnych prześladowań, Ludzie się zniechęcali, odchodzili od Kościoła katolickiego, dokonywali tak zwanych apostazji. I ojcowie Kościoła przypominali, że coś takiego jak apostazja prowadzi do potępienia. Przytoczę kilka wypowiedzi z tamtych czasów ojców Kościoła. Święty Ireneusz z Lyonu w dokumencie Adversus Hereses napisał takie słowa. Z udziału w duchu wykluczają się ci wszyscy, którzy odmawiając Przyjścia do Kościoła, pozbawiają się sami życia fałszywymi doktrynami i próżnymi działaniami. Tam bowiem, gdzie jest Kościół, tam też jest duch Boży. I tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i pełnia łaski. A duch jest prawdą. To dlatego ci, którzy wykluczają się z udziału w duchu, nie karmią się z piersi matki dla utrzymania życia i nie mają żadnego udziału. W przejrzystym źródle, które bierze początek z ciała Chrystusa. W 250 roku Orygenes w Aleksandrii pisał w ten sposób: Nikt nie powinien się oszukiwać. Poza tym domem, to znaczy poza kościołem, nikt nie będzie zbawiony. Bowiem jeśli ktoś go opuści, sam jest winien własnej śmierci. W tym samym czasie święty Cyprian z Kartaginy. W piśmie o jedności kościoła stwierdza Każdy kto odchodzi od kościoła i łączy się z cudzołożnicą jest obcym bezbożnym wrogiem nie może mieć Boga za ojca kto nie ma kościoła za matkę Jeśli tonął każdy kto był poza arką Noego to ginie też każdy kto jest na zewnątrz poza kościołem I również jeżeli chodzi o Innych świętych, tak jak święty Augustyn, święty Hieronim, zbudowali na podstawie tej nauki o konieczności kościoła do zbawienia taką formułę, że właśnie nie ma zbawienia poza kościołem. Czyli zbawienie poza kościołem nie istnieje. Salus extra ecclesiam non est. I w VI wieku. Taki święty Fulgencjusz z Ruspę napisał w ten sposób. To trzeba powiedzieć, że tamte formuły dotyczyły wszystkich apostatów, tych, którzy porzucali Kościół katolicki. Natomiast dopiero w VI wieku przeniesiono to na wszystkich ludzi, którzy, którzy byli nieochrzczeni, którzy nie należeli formalnie do Kościoła katolickiego. I tak napisał Fulgencjusz z Ruspę w Defide ad Petrum seum de regula fidei. Utrzymuje z całą pewnością i nie wątpię w żaden sposób nie tylko wszyscy poganie, ale także wszyscy Żydzi, heretycy i schizmatycy, którzy umierają poza Kościołem katolickim, wpadną w ogień wieczny przygotowany szatanowi i jego aniołom. Oczywiście to było nauczanie Świętego Fulgencjusza. Nie było to nauczanie soborowe czy papieskie, a więc nie miało charakteru nieomylności. Dzisiaj mówimy o takich trzech podejściach do problematyki zbawienia. Pierwsze podejście, tak zwane ekskluzywistyczne, które reprezentuje właśnie Fulgencjusz z Ruspę. Drugie, inkluzywistyczne, które jest prawowierne, i to jest nasze podejście dzisiejsze. I heretyckie, pluralistyczne podejście. Do problematyki zbawienia. Ekskluzywistyczne polega na tym, że jeżeli ktoś nie należy do kościoła wprost i bezpośrednio, nie przyjął chrztu, czy nie przygotowuje się do tego chrztu, i też jeżeli dokonał apostazji, opuścił ten kościół, to nie będzie zbawiony. Jest pewność, że będzie potępiony. Natomiast podejście inkluzywistyczne mówi o tym, że kościół katolicki jest konieczny do zbawienia. I dzisiaj możemy za papieżem Benedyktem XVI powiedzieć, że Kościół katolicki jest jedynym Kościołem chrześcijańskim z tych wszystkich denominacji chrześcijańskich, o którym możemy powiedzieć, że jest Kościołem Chrystusowym, że jest wcieleniem Kościoła Chrystusowego, a więc jest konieczny do zbawienia. Ale istnieje coś takiego jak chrzest pragnienia chrzest pragnienia zastępczego, więc Kościół, który się modli za wszystkich ludzi na całym świecie, za wszystkich nieochrzczonych również, ale też i ochrzczonych w innych denominacjach, też jako sakrament zbawienia, jako taki widzialny sakrament będzie uczestniczył w tym dziele i uczestniczy w dziele zbawienia, którym, który przede wszystkim jest jedynym zbawicielem Jezus Chrystus, ale ciałem Jezusa Chrystusa jest właśnie Kościół katolicki. I to inkluzywistyczne podejście jest takie, że nie odmawiamy możliwości zbawienia w innych denominacjach, w innych religiach, czy nawet wśród osób, które są niewierzące, ale słuchają głosu Boga w swoim sumieniu i są temu głosowi posłuszne te osoby mają możliwość zbawienia nie mają pewności ale mają możliwość środków zbawczych jest bardzo mało ale Bóg pragnie dla wszystkich zbawienia natomiast podejście pluralistyczne to jest podejście dzisiaj bardzo popularne można by powiedzieć że jest to podejście które przenika też do różnych teologów którzy zaczynają mówić że Piekło będzie puste, że wszyscy będą zbawieni, że szatan się nawróci, że nie ma co się tu przejmować. Hula i dusza, piekła nie ma. To jest nieprawda. Albo jeszcze inaczej. Podejście pluralistyczne jest takie, że można powiedzieć, ważne, żebyś wierzył. Nieważne, w którym kościele, nieważne, w której religii. Ważne, żebyś wierzył. No nie. Jeżeli jesteś w fałszywej wierze, Wierzysz w to, co jest nieprawdziwe, to taka wiara prowadzi cię do piekła. Demony też wierzą i drżą, boją się Boga, ale są w piekle. I nie wystarczy wierzyć, trzeba zawierzyć Zbawicielowi. To Zbawiciel zbawi, a nie moje uczynki. To Zbawiciel mnie poprowadzi do swojego domu, do domu Ojca, tam, gdzie przygotował dla nas miejsce. On jest jedyną drogą. Jest prawdą i życiem, daje życie wieczne. Jeżeli mu nie zawierzymy autentycznie, to zagrożone jest nasze zbawienie. Kościół przede wszystkim na pierwszym miejscu ma misję prowadzenia do zbawienia. I teraz, kiedy Benedek XVI, jeszcze jako szef kongregacji nauki wiary, pisał ten dokument Dominus Jezus, przypominał, że pojawił się taki jakby dogmat, który dogmatem nie jest, polega on na tym, że trzeba prowadzić dialog i to dialog za wszelką cenę i to za cenę mówienia o Jezusie. Czy taki dialog jest ewangelizacją, czy taki dialog jest głoszeniem ewangelii? Myślę, że nie. Jeżeli wykluczymy Jezusa Chrystusa i dobrą wiadomość o nim jako jedynym Zbawicielu, to ten dialog jest oszukiwaniem. Oszukiwaniem szczególnie tych, którzy potrzebują Chrystusa. Pan Jezus, jeżeli prowadził dialog, to po to, żeby mówić prawdę, i to może nie był dialog, tylko bardziej czasem spór, który toczył. Spierał się, nawet mówił trudne słowa. Mówili, Tymi słowami nas też obrażasz, ubliżasz nam, tak, groby pobielane, wiada wam, obłudnicy. To był dialog trudny, ale po to, żeby ich obudzić, przebudzić, poruszyć. I my dzisiaj myślę, że coś w tym posłanictwie Chrystusa zapomnieliśmy. I papież Benedek, kiedy mówił o tym dialogu za wszelką cenę, mówił, że. Taki dialog, który za cenę Chrystusa nie ma sensu. Dlatego, że dialog powinien być dialogiem świadczącym o tym, co dla nas jest najważniejsze. Wtedy jesteśmy sobą. Kiedyś profesor, ksiądz profesor Chrostowski opowiadał, że żył taki Mendel-Skocka, bardzo pobożny Żyd, Cadyk, Hasyd, który właśnie mówi o czymś takim jak byciu prawdziwym, żeby móc spotkać się z drugim, który też jest prawdziwy. I mówił tak, jeżeli ty jesteś ty, bo ja jestem ja, to nie ani i ja jestem ja, bo ty jesteś ty, to ja nie jestem ja, ani ty nie jesteś ty. Bo dopiero kiedy ty jesteś ty, bo ty jesteś ty, a ja jestem ja, bo ja jestem ja, jesteśmy autentyczni, można by tak powiedzieć, wtedy możemy ze sobą rozmawiać. Natomiast kiedy próbujemy się. Dostosować do oczekiwań rozmówcy, żeby się spodobać. To, co to było w Atenach, Święty Paweł obmyślał, chodził dniami, myślał, co by tu powiedzieć na tym areopagu, żeby się spodobać. No i pierwsza część była doskonała, wspaniała. Wszyscy byli zachwyceni do czasu, kiedy zaczął mówić o Jezusie Chrystusie. Jak mówił o Chrystusie, o zmartwychwstaniu. Zaczęli się śmiać. No po co? Ciało jest tylko więzieniem. Jakie tam zmartwychwstanie? Posłuchamy cię innym razem. I wtedy poniósł klęskę. I kiedy pojechał do Koryntu, już wtedy nie głosił, nie błyszczał mądrością rozumu, żeby się podobać, ale z bojaźnią i drżeniem, jak pisał w tym liście do Koryntian, przyszedł ukazywać ducha i moc, głosić Chrystusa. Ukrzyżowanego, poniżonego, to ta moc zmieniała umysły, nie nasze, nasze własne pomysły. Ktoś może zapytać tak. No dobrze. Jeżeli przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie przez Kościół, ale jeszcze co jest z tymi dziećmi, które nie przyjęły chrztu na przykład? Co z nimi się stanie? Oczywiście Pan Bóg związał zbawienie ze swoimi sakramentami, tak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, ale sam nie jest związany nimi i może działać też poza widzialnymi strukturami Kościoła. Kościół, kiedy chrzci na przykład dzieci, to chrzci ze względu na wiarę rodziców. To rodzice mają wiarę, a Chrzest przyjmuje dziecko jak pewien dar, zalążek który potem kiedyś może się rozwinie. Natomiast kiedy mówimy o dzieciach, szczególnie nienarodzonych, na przykład, które giną podczas aborcji, to są miliony, miliony, nawet miliardy w przeciągu ostatnich wieków, dwóch, to możemy powiedzieć, że te dzieci, jak młodziankowie z Betlejem są chrzczeni krwią własną. Można by powiedzieć, że te szczególnie dzieci będą jakoś miłe sercu Pana Boga. Oczywiście nie chodzi o to, że Pan Bóg chce śmierci tych dzieci, ale chce jakby zrekompensować ich to, to całe, całą niesprawiedliwość, która ich spotkała, to odrzucenie miłości rodzicielskiej. Również kiedy mówimy o katechumenach, którzy przygotowują się do chrztu. W historii Kościoła mieliśmy wielu takich, którzy nie zdążyli przyjąć chrztu, choć przygotowywali się, to jednak umierając za Chrystusa przyjmowali chrzest krwi, po prostu chrzest krwi. I dzisiaj nie mówimy, że nauczaniem Kościoła jest ta powszechność zbawienia w tym sensie, że wszyscy będą zbawieni, ale też mówimy o tym, że Pan Bóg rozszerza swoje granice i wszystkich obejmuje łaską zbawienia i wszyscy mają jakąś możliwość możliwość przyjęcia tej łaski na różne sposoby to jest pewnego rodzaju tajemnica największą pewność mają ci którzy mają najwięcej tych środków zbawczych a są to właśnie katolicy bo są w kościele katolicki z drugiej strony pan Jezus powiedział komu więcej dano tego więcej się wymaga więc nie możemy tylko powiedzieć, że mamy pewność, ale mamy zobowiązanie. Mamy też wobec tych, którzy nie znają Chrystusa, nieść wiadomość o tym, że jest rozwiązanie dla naszych problemów, dla naszego życia. Ale się rozgadałem. Dzisiaj <laughs> trochę tak pomieszałem. Ach, przepraszam. Na tę drogę do Domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele, tam gdzie też Pan Jezus przygotował nam mieszkanie, na tę prawdziwą drogę do nieba, do życia wiecznego, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.